tak właśnie wygląda skończony obrazek. Tutaj jest strona kredek Mondelus, a tutaj kredek Polycolor. No i co ja mogę wam powiedzieć? Ta strona mi trochę gorzej wyszła, ponieważ jak odsączałam nadmiar wody po zrobieniu, wiecie, rozmoczenia, no to tutaj trochę mi się rozmazało i trochę nie wyszło, ale druga strona jak najbardziej jest ok. Wszystko jest dobrze, bo tutaj były już, wiecie, normalne kredki, więc nic nie było. Ale co mogę powiedzieć? Oba zestawy bardzo lubię. Są to moje dwa ulubione, najbardziej zestawy kredek, więc wiadomo. I jednak jeżeli chodzi o takie poszczególne rzeczy, no to Mondeluzy kocham za to, za ten efekt, który dają po zetknięciu z wodą, czyli to rozmoczenie, ten efekt akwareli naprawdę jest super i bardzo lubię go używać. Bo na sucho też wyglądają fajnie, ale jednak o wiele bardziej wolę ten efekt, jaki uzyskujemy, gdy rozmoczymy wodą. A jeżeli chodzi o polikolory, no to też bardzo lubię ich efekt. No i obie zestawy łączy to, że ich pigmentacja, czyli to, jakie mają nasycenie kolory, w obie zestawach jest naprawdę wspaniała pigmentacja, bardzo ją lubię i tak naprawdę nie umiem wybrać, który zestaw wolę. Ale wy możecie pisać w komentarzach, którą stronę wolicie. Czy lewą, czyli stronę z polikolorami, czy stronę prawą z Mondeluzami. Możecie dać mi znać w komentarzach, która strona wam się bardziej podoba. Mi się podoba bardziej ta zrobiona polikolorami, ale chcę znać waszą opinię. No i przepraszam was za to, że musiałam, że ten film jest podzielony na części, ale to tylko dlatego, że podczas nagrywania miałam pewne problemy techniczne, jeżeli chodzi o montowanie. Wiązało się to głównie z małą ilością miejsca na dysku. Nie będę wam wszystkiego wyjaśniać, bo pewnie większość by tego nie zrozumiała, ale po prostu powiem, że te problemy były związane z małym miejscem na dysku. O, właśnie. Tyle tylko powiem. Nie będę wszystkiego wyjaśniać, bo czasem ktoś tego nie zrozumie, ale po prostu tak to wyszło. Następnym razem postaram się, żeby już nie było dzielone na części, ale to wiecie. Zależy, jak to wszystko wyjdzie. No, ale no i tak mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i do zobaczenia w kolejnych.